13 stycznia 2023 roku witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do rozważania Słowa Bożego. Czytam najpierw z Księgi proroka Izajasza, a później przeczytam tekst, na którym będę chciał się mocniej skupić, z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z 5 rozdziału i 20 wiersza. Nie trwóżcie się i nie lękajcie się. Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Moi drodzy, rozpoczęliśmy niedawno nowy rok 2023, korzystając z okazji, że widzimy się po raz pierwszy w codzienniku. Chciałem Wam życzyć przede wszystkim Bożego pokoju w czasie, który jest czasem niepewnym, ale też realizacji marzeń, wszelkiej pomyślności. No i chyba takim największym życzeniem, które wypływa z tego drugiego tekstu, o którym chciałem więcej powiedzieć, no to właśnie to, co apostoł Paweł mówi: w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Ten rok 2023 jest ogłoszony w naszym Kościele rokiem pojednania. I kiedy patrzyłem na to hasło na banerze reklamowym, na winietce w Facebooku, zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę to pojednanie ma znaczyć, czy ma znaczyć dla mnie osobiście. Bardzo dobrze zestawiły mi się właśnie te słowa apostoła Pawła. Na pewno ten rok będzie obfitował wiele wydarzeń, ogólnych wydarzeń, gdzie będziemy o tym pojednaniu mówić. Będą na pewno piękne spotkania, wspaniałe relacje medialne. Ale dzisiaj chciałem, żebyście bardzo osobiście zastanowili się, żebyś zastanowił się dzisiaj, zastanowiła nad tym, co to oznacza, że masz się pojednać z Bogiem. I chciałem zachęcić do tego, by właśnie pod tym kątem w tym roku Biblię studiować, nad tym się zastanawiać, co oznacza moje pojednanie z Bogiem. Czy jest to, że przyjdę do kościoła? Czy jest to, że może pójdę na jakieś spotkanie? A może jest to moje osobiste bycie z Bogiem, nie tylko w przestrzeniach sakralnych, nie tylko w tych przestrzeniach, gdzie będą organizowane spotkania, ale w moim życiu. I nawet nie chodzi mi o życie takie codzienne, gdzie może będę gdzieś szedł do kogoś, w jakimś towarzystwie przebywał, ale może byśmy właśnie zastanowili się w tym roku, co znaczy to pojednanie w każdej minucie mojego życia, to pojednanie z Bogiem, czy wtedy, kiedy jestem sam w domu, kiedy jestem sama w domu, kiedy jestem może w jakiejś podróży, kiedy tęsknię za moimi bliskimi, kiedy stawiane są przede mną wyzwania, w których jestem samotny, sam, którym to wyzwaniom muszę sprostać. Życzę z całego serca, byśmy umieli to pojednanie z Bogiem przenieść na każdą minutę naszego życia. Wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy jest gorzej, bym umiał, bo mówię również do siebie, w momentach, kiedy nie wiem, co robić, w momentach, kiedy moje myśli, moje wysiłki, czy moja moc się kończy, albo nawet wtedy, kiedy będę czuł, że idę na fali, że coś mi się udaje, jednak zwracał się do Boga i pytał o Jego wolę, o to, czy to, co robię w tym 2023 roku, jest tym, czego rzeczywiście Bóg ode mnie oczekuje. Czy żyję tak w każdym momencie i każdej minucie mojego życia w taki sposób, jaki podoba się Bogu? I moi drodzy, życzę na ten 2023 rok pojednania osobistego z Bogiem.
Idąc za apostołem Pawłem, powiem mocniej. Proszę was, proszę ciebie, pojednajcie się, pojednaj się z Bogiem. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.